Ani argumentów przemawiających za, jak i przeciw jego własnym przekonaniom. Przez cały czas coraz bardziej narastało w nim przekonanie, by powiedzieć światu o swoich wnioskach. Kiedy po latach prowadzonych badań ustąpiły wątpliwości, pojawił się strach przed publicznym obwieszczaniem wyników owych badań. Aż do owej niezwykłej soboty w Lasku Klonowym w sierpniu 1831 roku. Miller w towarzystwie swojego siostrzeńca podążał do domu Gulfordów w pobliskim Dresden. Ze względu na brak ufności u Millera, jego krewni zaprosili sąsiadów, aby przyszli raczej do ich domu, zamiast do małego baptystycznego kościoła. A jaka była treść kazania? Oparł je na 7 rozdziale Księgi Daniela, wyjaśniając go tak, jak czynili to wielcy reformatorzy przed nim, uzupełniając jednak swoje wyjaśnienia wskazaniem na wypełnienie się okresu 1260 lat w 1798 roku. Było to także tematem kazania Johna Knoxa w 1547 roku, które zapoczątkowało reformację w Szkocji. Ale Miller posunął się dalej, wyjaśniając rozdziały 8 i 9 Księgi Daniela, zapoczątkował w ten sposób wielki ruch adwentowy na terenie całej Ameryki. Po powrocie do domu, Miller otrzymał wiele zaproszeń z różnych stron do wygłoszenia kazania. Drugą serię kazań wygłosił w swoim rodzinnym mieście, tutaj w baptystycznym kościele w Poultney. Miller nigdy nie marzył o tym, że w ciągu 15 lat jego wpływ rozszerzy się z Lowhampton na cały świat. Chociaż Miller doszedł do swoich konkluzji na podstawie samodzielnego studium Pisma Świętego, jego wnioski nie były całkiem unikalne. Jeszcze przed opublikowaniem jednej z jego książek zawierającej wykłady z 1836 roku, na świecie było już około 75 innych uczonych rozrzuconych po świecie, którzy wyprzedzali jego główne odkrycia. Mimo kulturowych i religijnych różnic, byli oni w większości zgodni, że 2300 lat miało się wypełnić w latach 40. XIX wieku. Ostrzeżenia o nadchodzącym sądzie i bliskim przyjściu Jezusa były głoszone zarówno w Europie, jak i w Ameryce. W samej tylko Wielkiej Brytanii ponad 1000 mówców głosiło poselstwo o rychłym powrocie Jezusa. W Szwecji, gdzie głoszenie poselstwa sprzecznego z nauczaniem Kościoła było nielegalne, małe dzieci głosiły o rychłym powrocie Jezusa. W Stanach Zjednoczonych poselstwo millerowskie było słyszane w głównych miastach kraju. Pan przychodzi, jego przyjście jest bliskie. Czy jesteście gotowi, aby go spotkać? Kaznodziejowie wielu wyznań, przekonani prawdą millerowskiego poselstwa, dołączali się do niego w jej zwiastowaniu. Współcześni badacze obliczyli, że ilość głoszących poselstwo o powrocie Pana wzrosła z 700 do 2000. Organizowane były generalne konferencje w publicznych miejscach. Prowadzono spotkania namiotowe. Około 125 takich spotkań zorganizowano pomiędzy 1842 a 1844 rokiem. Całkowita liczba ich uczestników wyniosła około 500 000 osób. Jeszcze większy wkład w tej pracy miały drukarnie. Do maja 1844 roku ogłoszono, że zostało wydrukowanych ponad 5 milionów czasopism o powtórnym adwencie Chrystusa. Millerowscy kaznodziejowie wykorzystywali wszelkie możliwości, by przedstawić to poselstwo jasno i przejrzyście. Ten wykres z ilustracjami i wyjaśnieniami jasno wskazuje na rok 1843, kiedy spodziewano się przyjścia Pana.
Nie każdy jednak traktował tych kaznodziejów poważnie. Ustawodawcy przedłożyli projekt, aby odłożyć zakończenie świata do roku 1860. Ktoś oferował rezerwację miejsca w balonie w celu ucieczki za $200. Miller osobiście wzbraniał się przed dokładnym ustaleniem daty wydarzeń, ale gdy zbliżał się rok 1843, naciskano go, by określił dokładnie ową datę. Ponieważ żydowski kalendarz religijny rozpoczynał się na wiosnę, okres 2300 lat, licząc od wiosny 457 roku przed naszą erą, zakończy się pomiędzy wiosną 1843 roku a wiosną 1844. Ale wiosna 1844 roku minęła i Chrystus nie powrócił. Sięgając powtórnie do Biblii, by odkryć przyczynę rozczarowania, milleryści zwrócili uwagę na przypowieść o 10 pannach z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. W wierszu 5 znajduje się stwierdzenie, że oblubieniec zwleka z przyjściem. Oczywistym stało się dla nich, że był to okres zwłoki i nadal trwali w oczekiwaniu aż do sierpnia 1844 roku, kiedy to miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Pod koniec spotkania namiotowego w New Hampshire, millerowski kaznodzieja Samuel Snow zelektryzował swoim przemówieniem całe zgromadzenie. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z 7 rozdziałem Księgi Ezdrasza, dekret o odbudowie Jerozolimy nie został wydany wcześniej niż na jesieni 457 roku przed naszą erą. Dlatego też okres 2300 lat musi się zakończyć na jesieni, a nie na wiosnę. Ale którego dnia jesieni? Po gruntownym przestudiowaniu żydowskich świąt wiosennych i jesiennych na podstawie trzeciej Księgi Mojżeszowej, Snow wysunął wniosek, że Jezus przyjdzie 10 dnia 7 miesiąca. Gruntowne badania wskazują, że 10 dzień 7 miesiąca żydowskiego kalendarza będzie miał miejsce 22 października 1844 roku. Dlatego za niecałe 3 miesiące oblubieniec przyjdzie, by zabrać swoją oczekującą oblubienicę. Czyż nie jest to czas dla nas, by usłyszeć ten krzyk o północy? Czuwajcie więc, oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie. Wkrótce wzgórza Nowej Anglii odbijały echem to wołanie. Sam Miller był jednym z ostatnich gotowych do zaakceptowania tej daty, ale zarówno on, jak i inni przywódcy nie mogli pozostać obojętni względem pracy Ducha Świętego. Gdy dzień powtórnego przyjścia stawał się coraz bliższy, wiele osób przyjmowało chrzest, inni zamykali sklepy, porzucano pracę, wyznawano grzechy, spędzając godziny na modlitwach. W końcu zamknięto przeciążone pracą drukarnie. Pakowano po raz ostatni potężne namioty, a przywódcy religijni powracali do domów, by wraz z rodzinami oczekiwać Pana. Październik to czas jesieni w stanie Nowa Anglia. Tuż za laskiem klonowym, gdzie Miller żarliwie modlił się do Boga, znajduje się miejsce znane dziś jako skała w niebo wstąpienia. To tutaj przyjaciele Millera spotkali się we wtorek 22 października, by kierując wzrok ku wschodowi razem oczekiwać Pana. W całym kraju dziesiątki tysięcy adwentystów podążających za ideami Millera wypełniało kościoły, namioty i domy, oczekując powrotu Odkupiciela. Thank you.
ale Jezus nie przyszedł. To, co zaczęło się jako radosny dzień oczekiwania, zakończyło się jako ponury dzień gorzkiego rozczarowania. W następnych tygodniach upokorzenie, zamieszanie i powątpiewanie ogarnęło szeregi oczekujących. Niespodziewanie ruch adwentowy został gwałtownie zahamowany. Niektórzy porzucili oczekiwanie. Czy William Miller wprowadził ich w błąd? Miller osobiście nigdy nie porzucił wiary w bliskie przyjście Jezusa. 4 lata po rozczarowaniu zbudował tę małą kaplicę na swojej farmie niedaleko skały Wniebowstąpienia, gdzie spotykał się z rodziną i grupą wierzących, którzy nadal podzielali jego nadzieję. Miller miał rację, nauczając, że Chrystus przyjdzie powtórnie. Sam Nowy Testament mówi o tym częściej niż 300 razy. Także miał słuszność, głosząc ludziom, by przygotowali się na powtórne przyjście Jezusa. W końcu Jezus, Piotr, Paweł i Jan i tysiące chrześcijan na przestrzeni stuleci głosiło to samo. Miller miał słuszność, kierując uwagę bardziej na Jezusa niż na jakąś konkretną datę. Miał również rację, mówiąc, że 2300 wieczorów i poranków oznacza 2300 lat. Przyjmując tę biblijną zasadę proroczą dzień za rok, stawał w rzędzie wielu niezwykłych uczonych teologów chrześcijańskich poprzednich 20 stuleci. Ogłaszając, że 2300 lat będą się ciągnąć do lat 40. XIX wieku, Miller był jednym z tysięcy studentów Biblii, którzy wierzyli tak samo. W czym więc tkwił błąd? W wielu przypadkach był to ten sam błąd, który popełniali uczniowie Chrystusa, gdy myśleli, że proroctwa zapowiadały przyjście Chrystusa jako króla. To nie była pomyłka wynikająca z irracjonalnego dziwactwa ani szalona kalkulacja fanatycznych podżegaczy, ale raczej szczere niezrozumienie znaczenia starotestamentowego zwrotu oczyszczenie świątyni. Dlaczego więc Bóg pozwolił ludziom popełnić taki poważny błąd? Czy miał w tym jakiś określony cel? Pełnej odpowiedzi na to pytanie nie poznamy nigdy. Ale pamiętajmy, że wielu ludzi w tym okresie wierzyło w nawrócenie całego świata i że Chrystus przyjdzie 1000 lat później. Prawdopodobnie Bóg w swej miłości posłał poselstwo w tak niezwykły sposób, by ostrzec świat przed wzrastającym złem i trudnościami poprzedzające powtórne przyjście Pana Jezusa przed milenium. Miller miał rację odnośnie wyliczenia okresu 2300 lat z proroctwa Daniela. Coś szczególnego miało się wydarzyć przy końcu tego okresu. Miało to być oczyszczenie świątyni. To wydarzenie wywołało olbrzymie zainteresowanie, jak i szerokie omówienie w publicystyce. To, czym było to wydarzenie i jakie ważne dzieło rozpoczynało, miało dopiero zostać odkryte przez innych. Miller zmarł 5 lat po wielkim rozczarowaniu z 22 października 1844 roku. Tuż przed śmiercią napisał drżącą ręką ten niedokończony list. Drogi bracie, nie mogę powstrzymać się przed napisaniem słowa lub dwóch, chociaż nic nie widzę. Wszystko się zgadza. Oblubieniec przychodzi, to nie błąd. Król musi przyjść. Podnieś swoją głowę, bądź dobrej myśli, nie powątpiewaj, lecz wierz. Wkrótce zobaczymy tego, za kim spoglądaliśmy i na kogo oczekiwaliśmy. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na straży ognia. Epizod 4.
po rozczarowaniu. Kanał Erie był pierwszym głównym szlakiem wodnym zbudowanym w Stanach Zjednoczonych. Otwarty w 1925 roku, przecinał stany New York od Buffalo przy wodospadzie Niagara na zachodzie do Albany nad rzeką Houston na wschodzie. Pół godziny jazdy samochodem na wschód od Rochester leży małe miasteczko Port Gibson. Położone nad kanałem, było kiedyś głównym portem na tym obszarze. Było to także rodzinne miasto znanego działacza metodystycznego Hiriama Edsona, który w 1843 roku przyjął poselstwo o rychłym powrocie Chrystusa, głoszone przez Williama Millera i jego współpracowników. Podobnie jak dziesiątki tysięcy innych, milleryści w Port Gibson oczekiwali z wielką niecierpliwością na dzień 22 października 1844 roku, ponieważ w tym dniu spodziewali się przyjścia Pana jako wypełnienie proroctwa o 2300 latach z 8 rozdziału Księgi Daniela. Ale gdy pierwsze światło nadchodzącego poranka zabłysło nad wodami kanału, tych samych wierzących ogarnęło rozczarowanie i zniechęcenie. To, w jaki sposób dostrzegli oni swoje własne niezrozumienie i Boże prowadzenie na trzech różnych płaszczyznach, będzie przedmiotem naszego dalszego opowiadania. Wielu adwentystów zgromadziło się na farmie Hiriama Edsona w dniu 22 października 1844 roku. Badania wskazują, że to właśnie był jego dom, chociaż od czasu, gdy tutaj mieszkał, z obydwu stron dobudowano pokoje. Tamtego zimnego październikowego poranka rozczarowanie Edsona i jego przyjaciół sięgnęło zenitu. Łatwo o tym teraz mówić, młody człowieku. Czy mógłby pan to wytłumaczyć? Nie sądzę, abyś choć częściowo zrozumiał, jak bardzo byliśmy zdruzgotani. Co pan ma na myśli? Mówię ci o tym, że doświadczyliśmy zwątpienia najgorszego rodzaju. Niektórzy z nas bardziej niż inni. Zastanawialiśmy się nad tym, czy proroctwa z Księgi Daniela myliły się, czy Biblia jest prawdziwa. A niektórzy z nas zastanawiali się nawet nad tym, czy jest Bóg w niebie. Poszliśmy tam na moje pole i modliliśmy się. A potem po przeanalizowaniu naszej wiary zdecydowaliśmy, że musi istnieć odpowiedź na nasze problemy. Co to było? Po zjedzeniu śniadania zaproponowałem młodemu Owenowi Crozier, abyśmy odwiedzili kilku naszych sąsiadów, którzy mieszkali w pobliżu i podnieśli ich nieco na duchu. Nie jestem pewien, czy było to z obawy przed zetknięciem się z sąsiadami, czy też nie, ale szliśmy polem kukurydzianym. Ta kukurydza. Byliśmy tak bardzo przekonani o powtórnym przyjściu Chrystusa, że zostawiłem cały zagon kukurydzy nieskoszony na polu. Spróbuj płodów naszej ziemi. Dziękuję. Proszę bardzo. Wyobraź sobie, że gdy tego poranka szliśmy przez to pole i gdy tak odtwarzałem w myślach wydarzenia ostatnich 24 godzin, nagle zatrzymałem się i spojrzałem w niebo. Zobaczyłem niebo jakby otwarte i w moim umyśle zajaśniała myśl o świątyni w niebie. Wiesz, my, milleryści, czytaliśmy biblijny tekst aż do 2300 wieczorów i poranków, gdy świątynia będzie oczyszczona. I byliśmy przekonani, że świątynią jest ziemia. Później dopiero zrozumieliśmy, że w niebie również znajduje się świątynia.
I Chrystus przeszedł jako arcykapłan w dniu pojednania z miejsca świętego do najświętszego, w dniu 22 października 1844 roku. Nasz Pan ma pracę do wykonania przed swoim powrotem na ziemię. Oto miejsce, w którym brat Miller popełnił błąd. Bóg jest dobry. Wysłuchał naszej porannej modlitwy. No to do zobaczenia, młody przyjacielu. Do widzenia. W następnych miesiącach Hiram Edson i jego towarzysze kontynuowali studiowanie zagadnienia świątyni i jej oczyszczenia. Myśląc o swoich doświadczeniach, byli zaskoczeni podobieństwem między ich własnym rozczarowaniem a rozczarowaniem uczniów po ukrzyżowaniu Jezusa. Ostatecznie Edson przekonał swojego przyjaciela Crossiera, by opublikować ich odkrycia w dodatkowym wydaniu millerowskiego czasopisma Day Star w dniu 7 lutego 1846 roku. Ale w międzyczasie drugie znaczące odkrycie miało miejsce tutaj w Washington, New Hampshire. Dwa lata wcześniej, w 1844 roku, pewna wyznawczyni Kościoła Baptystów Dnia Siódmego podzieliła się z uczestnikami ruchu millerowskiego przekonaniem, że siódmy dzień tygodnia powinien być obchodzony jako sabat. Przestrzeganie siódmego dnia sabatu z uporem utrzymywało się w chrześcijaństwie na przestrzeni wszystkich wieków. Z czasem sprowadzono go do podziemia, ale zawsze poselstwo sabatu pojawiało się ponownie w różnych stronach świata. Od czasów apostolskich aż do V wieku święcono dzień sabatu w wielu częściach Imperium Rzymskiego. Jednakże Kościół chrześcijański popadał coraz bardziej w odstępstwo i zaadoptował wiele pogańskich praw i zwyczajów związanych z kultem słońca. Sabat wkrótce zdyskredytowano, zakazano jego święcenia. W jego miejsce wywyższono niedzielę, podnosząc ją do rangi dnia świętego. W czasie XVI-wiecznej reformacji Luther uznawał Biblię jako najwyższy autorytet dla chrześcijan. W obliczu Karola V oświadczył: nie akceptuję autorytetu papieży i soborów, ponieważ przeczą sobie nawzajem. Moje sumienie jest w niewoli Słowa Bożego. To zwrócenie się ku Biblii sprawiło, że stała się ona podwaliną reformacji. W miarę rozwoju reformacji narastał w Kościele dialog nad zagadnieniem Dnia Świętego, niedzieli czy soboty. Przestrzegający sabatu utrzymywali, że nie istnieją biblijne potwierdzenia przestrzegania niedzieli. Rezultatem tych dyskusji stało się rozprzestrzenianie święcenia soboty w krajach Europy, włącznie z Anglią. Tam nawoływanie do święcenia soboty stało się głównym tematem sporu, jaki powstał wśród angielskich purytan w XVII wieku. Wielu wpływowych ludzi zaangażowało się do tej polemiki. Pośród nich znajdował się londyński adwokat i przedstawiciel Izby Gmin w Parlamencie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Przed rokiem 1660 znajdowało się w Anglii szereg ugrupowań święcących sobotę. Członkiem jednego z nich był dr Peter Chamberlain, lekarz trzech królów z dynastii Stuartów, Jakuba I, Karola I i Karola II. Współczesny Johnowi Bunyanowi, Chamberlain był rozmiłowany w studiowaniu Biblii. Na płycie grobowej na cmentarzu kościelnym, gdzie spoczywają jego prochy, wyryte są następujące słowa: jeżeli chodzi o religię, to był on chrześcijaninem przestrzegającym Bożych przykazań i wiary Jezusa. Był ochrzczony około 1648 roku i święcił siódmy dzień jako sabat ponad 32 lata.
Chamberlain był członkiem Kościoła Baptystów Dnia Siódmego, małej grupy religijnej, która oddzieliła się od Kościoła Baptystów w początkach XVII wieku w związku z odkryciem przez nich prawdy o sabacie. W 1664 roku Stephen Mumford, baptysta Dnia Siódmego z Anglii, wyemigrował do Ameryki. W 1671 roku zorganizował pierwszy w Ameryce zbór baptystów Dnia Siódmego w Newport. W ciągu następnych 170 lat ich wpływ rozszerzał się na całą Amerykę, aż do 1843 roku, gdy ich liczba wzrosła do około 5,5 tysiąca. W tymże roku ich generalna konferencja głosowała za podjęciem niezwykle istotnej uchwały. Ten pierwszy dzień listopada będzie odtąd w naszych kościołach dniem modlitwy i postu, aby wszechmocny Pan powstał i ujął się za Jego święto.